Okres jesienno-zimowy to szczególnie trudny czas dla zwierząt mieszkających w schroniskach. Gminne schroniska zapewniają swoim podopiecznym coraz lepsze warunki, jednak są potrzeby, które w takich miejscach nigdy nie zostaną zaspokojone w 100%. O tym, jak pomagać z głową, mówią zarządzający schroniskami. Fatima Orlińska. Pierwszą i najlepszą formą pomocy bezdomnym zwierzętom jest adopcja, mówią przedstawiciele schronisk, choć zdają sobie sprawę, że nie każdy może pozwolić sobie na zwierzę. Dlatego schroniska potrzebują wsparcia. Sezonowe zachorowania, kwarantanny, szczepienia i dziesiątki podopiecznych, których z każdym dniem przybywa i którym trzeba zapewnić ciepły kąt. To, co przyda się w szczególności, to koce i legowiska w każdej ilości. Co ważne, nie wszystko da się wykorzystać. Na pewno materacy takich normalnych do łóżek takich typu, nie wiem, 2 metry długości, bo to niestety nie wejdzie nam do żadnego kojca. Na pewno nie stare kołdry, stare poduszki, jakaś stara odzież, bo też czasami coś takiego się zdarza. Nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, od razu musimy to wyrzucać. Dla nas to też są koszty, żeby to wyrzucić, także takie rzeczy nam się nie przydadzą. To, co jest niezbędne w utrzymaniu kilkudziesięciu, a czasem kilkuset zwierząt, to dobra jakościowo karma. Warto świadomie wybierać produkty, które chcemy przeznaczyć bezdomnym zwierzętom. I choć schroniska nie odrzucają żadnego wsparcia, to podkreślają, że lepiej kupić mniej karmy o dobrym składzie z dużą ilością mięsa niż więcej niskiej jakości. Trafiają nam do schroniska przede wszystkim psy starsze i psy schorowane. I tak naprawdę zawsze brakuje nam karm specjalistycznych do starszych psów i właśnie schorowanych. To samo mamy z kotami. Tą strukturę przyjęć wiekową to mamy taką albo maluszki, które mają 4, 5, 6 tygodni, albo też właśnie koty, które mają parę, paręnaście lat i też najczęściej są to zwierzęta schorowane. Oddane czasami, ale w większości zwierzęta porzucone przez ludzi. Dzięki specjalistycznej karmie zwierzęta nie chorują, nie mają biegunek, więc nie muszą dostawać lekarstw, co najczęściej wiąże się dla nich ze stresem. Listy preferowanych produktów każde schronisko zamieszcza na swoich stronach internetowych.